Dzień dobry, Kostowski Łukasz. Dobrze, jeżeli ta ustawa będzie procedowana i jeżeli ona będzie realizowana w tym roku, to co się wydarzy? Jak pan to przewiduje? No mówiłem, wie pan, strona polska będzie musiała przejść do fazy realizacji żydowskich roszczeń majątkowych, odnoszących się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Muszę tu dodać, bo żeby była jasność. Własność bezdziedziczna to dotyczy takiego majątku, do którego nie pretendują żadni konkretni spadkobiercy. Zgodnie z zasadami prawa rzymskiego jeszcze, ale i prawem polskim, prawem amerykańskim, notabene też, takie mienie przypada państwu, którego ten zmarły był obywatelem. No ale właśnie problem polega na tym, że te żydowskie roszczenia odnoszące się do własności bezdziedzicznej nie mają żadnej podstawy prawnej i naciski na Polskę idą w tym kierunku, żeby polskie władze namiastkę takiej podstawy prawnej, która nadałaby tym roszczeniom pozory legalności, stworzyły. I dlatego pan Mike Pompeo, sekretarz stanu, 14 lutego w Warszawie będąc na konferencji bliskowschodniej, podkręcał naszych dygnitarzy, żeby przyspieszyli pracę nad kompleksowym ustawodawstwem. To właśnie o takie ustawodawstwo chodzi. Ale tego nie będzie się dało zachować w ciszy. Proszę państwa, no to zależy kiedy. Jak już przejdziemy do fazy realizacji, to oczywiście nie. Ale do wyborów jeszcze tak. Zresztą pan Jastgerli to expressis verbis powiedział w tej rozmowie z października ubiegłego roku. Do wyborów zachowujemy dyskrecję, po wyborach już tam nie musimy. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja muszę powiedzieć, że trochę mnie zmroziła jedna informacja, która podana została w dzienniku telewizyjnym, gdzie podano, że największy nasz bank PKO BP wchodzi w ścisłą współpracę z bankiem Goldman Sachs. Jeśli by były prawdziwe pana te wywody dotyczące tej ustawy 447, to możemy nawet być nieświadomi transakcji finansowych, jakie będą zachodziły między tymi dwoma bankami. Bank PKO BP, wiemy jaki to jest potencjał na skalę europejską i takie transakcje mogą przechodzić nawet niezauważenie dla zwykłego obywatela. Bardzo możliwe, wie pan, no nie wiem jak tu się ustosunkować do tej sugestii, która padła w pańskiej wypowiedzi, że jeśli te moje informacje na temat ustawy są prawdziwe, one są prawdziwe niestety, to jest straszliwa prawda. Nie wszyscy gotowi są przyjąć ją do wiadomości właśnie dlatego, że jest taka okropna. No ale jest i prędzej czy później będziemy się musieli z nią skonfrontować. Dobrze było, żebyśmy byli jakoś przygotowani do tego. Sprawy zaszły bardzo daleko. Dlatego ja zaproponowałem, żeby rządowi z jednej strony mu utrudnić sytuację, ale z drugiej strony mu ułatwić, żeby Sejm przyjął ustawę, bardzo krótką, o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli polskich przed grabieżą. Taki tytuł tej ustawie nadałem. Artykuł pierwszy stanowiłby, punkt pierwszy, że zobowiązuje się Radę Ministrów do oświadczenia, iż Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym żydowskim roszczeniom odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Punkt drugi tego artykułu, że obowiązek przedstawienia tego oświadczenia powstaje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł drugi stanowiłby, kto wbrew postanowieniu niniejszej ustawy podejmuje próbę realizowania roszczeń opisanych w artykule pierwszym albo próbuje obejść ten zakaz, podlega karze tak jak za kradzież z uchwałą. No i trzeci artykuł, ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Mam nadzieję, że
znajdzie się 15 odważnych posłów, którzy ten projekt ustawy zgłoszą jeszcze przed wyborami. Z jednej strony by to utrudniło rządowi sytuację, że no nie mógłby tutaj ten miecz Damoklesa w postaci więzienia by nad takim każdym jegomościem wisiał, dygnitarzem, ale z drugiej strony mu to ułatwiło sytuację wobec strony żydowskiej, amerykańskiej. No proszę bardzo, słuchajcie, no mamy związane ręce, nie możemy tutaj żadnych rokowań z wami prowadzić, bo ustawa nam tego zabrania pod groźbą kary. Więc sprawy zaszły tak daleko, że trzeba się chwytać środków nadzwyczajnych i moim zdaniem to jest środek no, jeszcze możliwy do zastosowania. Ja mam dwa takie pytania. Pierwsze jest takie, wyobraźmy sobie, że wszystko idzie tak, jak pan mówi, w najgorszym kierunku i rzeczywiście Polacy się decydują na tą szlachtę jerozolimską i wchodzi to w życie. No i pytanie jest takie, co dla takiego zwykłego, przeciętnego Kowalskiego, jakie to niesie ze sobą konsekwencje? Nie wiem, rachunki większe, czy to jest pierwsze pytanie. A drugie, to takie trochę z innej bajki, ale chodzi o to, że na przykład, zapewne pan wie, że rodziny są w Polsce bardzo podzielone pod względem politycznym. Przeważnie to, jak pan mówił, PO i PiS. I co by pan doradził, jakby pan doradził zachować się w takiej sytuacji, kiedy słyszy pan, że ktoś mówi, że choćby nie wiem na kogo głosował, na tą Platformę, na Nowoczesną, obojętnie, by tylko zniszczyć PiS. Czyli nie chodzi o to, żeby Polska była silna i żeby nasze przyszłe pokolenia miały dostatne życie, tylko żeby zniszczyć PiS. Co by pan doradził, jak można się zachować? Przypomniałbym takim osobom, do czego prowadzi duch partyjny taki, bo to o czym pan mówi, to jest taki duch partyjniacki właśnie, nawet nie partyjny, tylko partyjniacki. W XVIII wieku taki duch partyjniacki w Polsce panował. Nikomu już nie chodziło o to, żeby jakąś siłę państwa polskiego zbudować, tylko jednym chodziło o to, żeby zdetronizować Ciołka, czyli Stanisława Augusta Poniatowskiego, a innym Czartoryskim chodziło o to, żeby zablokować tych, co chcieli Ciołka zdetronizować. W związku z tym już o państwie nikt nie myślał, tylko każdy robił psikusa i to czasami w takich błahych sprawach zupełnie, które no nie miały żadnego znaczenia, ale można było dokuczyć drugiej stronie. Więc przypomniałbym, czym to się skończyło, że skończyło się to rozbiorami. Odpowiadając na pytanie pierwsze, wie pan, nie wiem, na ogół jest tak, że okupant liczy, że będzie miał jakieś korzyści z tej okupacji, prawda? No to nie będzie, wie pan, tam dogadzał ludności okupowanej, tylko będzie ją bez litości eksploatował. To nie oznacza, że będzie tu, że okupant będzie tu kogoś mordował. Wie pan, czytałem kiedyś taką książkę Historia medycyny SS. I tam było takie wyliczenie, bardzo skrupulatne zresztą, jaką korzyść miała Rzesza z jednego więźnia obozu koncentracyjnego. Okazało się, że niedużą, tam niecałe 5 marek. Ale tych więźniów było dużo, więc to, ale z jednego to niecałe 5 marek i to po uwzględnieniu takich pozycji jak dochód z utylizacji zwłok. Pedantycznie bardzo do tego podeszli. Z żywego niewolnika ma się znacznie większy dochód. Zwłaszcza jak mu się pożyczy pieniądze na wysoki procent, a najpierw się go doprowadzi do takiej sytuacji, że będzie musiał te pieniądze pożyczyć, a potem no, to już nawet będzie szczęśliwy, wie pan. Czegoż chcieć więcej. I to jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze jest co innego i to naprawdę powinniśmy się z tym liczyć. Po wyborach na Ukrainie, po wyborach prezydenckich na Ukrainie, został prezydentem i to z bardzo wysokim wynikiem niejaki Włodzimierz Zełenski, czyli Żeleński, z porządnej żydowskiej rodziny. Premierem Ukrainy jest Włodzimierz Grojsman, też z porządnej żydowskiej rodziny.
Prezydent Poroszenko był Żydem tylko w połowie, jest Żydem tylko w połowie, więc tutaj Zełenski ma nad nim przewagę. Co z tego wynika? A Zełenski jest w ogóle takim wynalazkiem oligarchy żydowskiego Igora Kołomyjskiego, który go, że tak powiem, wynalazł. No i zrobił go prezydentem. To znaczy, że Ukraina już trafia pod nadzór, prawda? Zarząd powierniczy. Efektem tego, proszę zwrócić uwagę, co jest jedynym realnym efektem Majdanu? Rozbiór Ukrainy. W tej chwili po wyborze Zełenskiego na prezydenta Putin zaczął wydawać paszporty rosyjskie tam w Donbasie i w Ługańsku. Rozbiór Ukrainy staje się już nie tylko faktyczny, ale de jure. Jak, co dalej będzie, tego oczywiście nie wiem, ale wyobrażam sobie taką możliwość, że no, z tą zachodnią częścią Ukrainy coś trzeba będzie zrobić. A może by ją połączyć ze wschodnią częścią Polski, jak już roszczenia żydowskie zostaną zrealizowane, zrobić Judeopolonię na wypadek, gdyby na Bliskim i Środkowym Wschodzie w związku z konfrontacją z Iranem coś poszło nie tak. No a tutaj ziemie utracone zaproponować Niemcom, żeby ich ułagodzić. Partyjniacki duch może się skończyć rozbiorem właśnie takim. Proszę bardzo. Pytanie jest takie. Otóż wobec faktu, że prezydent Duda, nasz prezydent, znaczy nasz, udzielił największego znaczenia państwowego szefowi wojskowi w postaci Orderu Orła Białego, zachodzi kwestia, czy to jest początek rozdawnictwa dla starszych braci, czy to już może koniec będzie na tym. Ale absolutnie nasi partnerzy, że tak powiem, pretendenci do roli szlachty, nie zadowalają się takimi błyskotkami, bo to są błyskotki. Oni to są ludzie konkretni, tylko tam brzęcząca moneta. Pan Szewach Weiss wcale nie ukrywał, że jest zwolennikiem realizacji przez Polskę wszystkich roszczeń żydowskich. On zresztą potwierdził tę kwotę 65 miliardów dolarów, a był ambasadorem Izraela w Warszawie, więc na pewno wie, co mówi. No i no, to rozdawnictwo takie, to już się rozpoczęło. Pan wicepremier Gliński przyznał 100 milionów złotych na renowację żydowskiego cmentarza przy ulicy Okopowej w Warszawie. Myślę, że za 10% tej sumy ten cmentarz można było zbudować od nowa. A tu 100 milionów, więc no widać wyraźnie, że szczodrobliwości rządu, przypominam, że zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, w co wielu ludzi do dzisiaj nie chce wierzyć, obecnie rządzi ekspozytura stronnictwa amerykańsko-żydowskiego, więc to nic dziwnego, że tu szczodrobliwości nie potrafi postawić granic swojej szczodrobliwości. Pan prezes Kaczyński zresztą ostatnio przeczytałem wywiad z prezesem Kaczyńskim. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że to on jest autorem bardzo niebezpiecznego pomysłu powiązania realizacji żydowskich roszczeń majątkowych z niemieckimi reparacjami. Otóż moim zdaniem ten pomysł, żeby dążyć do uzyskania reparacji wojennych od Niemiec, to jest pomysł na nowe paliwo emocjonalne, którym się będzie podgrzewało pod kotłem, kiedy już się wypali paliwo smoleńskie, no już się dopala. Już tam trochę kopci, tak? A więc to na długo nie starczy. Trzeba nowe paliwo, dążyć do reparacji, zresztą to czym się ludzie ekscytują, no pieniędzmi, a 6 bilionów dolarów, no to ile wódki można by za to kupić i zakąski, prawda, to mnóstwo. Otóż to tam, no jest to taki samograj, że tam może być, natomiast zaraz powiem dlaczego. Natomiast
wiązanie tego z żydowskimi roszczeniami majątkowymi wydaje mi się bardzo niebezpieczne, dlatego że prezes Kaczyński powiedział tak, gdyby Polska uzyskała te reparacje wojenne od Niemiec, to wtedy musiałaby tam się podzielić z tymi Żydami i tak dalej. Otóż Polska, moim zdaniem, bardzo jest mało prawdopodobne, żeby Polska dostała reparacje wojenne od Niemiec. Natomiast Żydzi zyskaliby to, na czym im najbardziej zależy, to znaczy uznanie przez Polskę de facto zasadności ich roszczeń. Uznanie przez Polskę de facto zasadności ich roszczeń. I od Niemiec my przypuszczam, że nic nie dostaniemy, natomiast Żydzi by zyskali dodatkowy argument, zwłaszcza groźny w kontekście tego aktu 447. Dlaczego od Niemiec prawdopodobnie nic nie dostaniemy? Dlatego, że konferencja w Poczdamie przyznała Polsce reparacje, ale od Niemiec, ale w ramach reparacji sowieckich, w puli sowieckiej. A Sowieci to, jak wiadomo, dzielą się ze wszystkimi po bratersku. No i Polska właściwie żadnych korzyści z tego nie miała, natomiast Sowieciarze w ramach, że tak powiem, tych żądań wybierali górnośląski węgiel. I nawet dla tego rządu, jaki był wtedy w Polsce, było to tak nieznośne, że w 1953 roku Polska zrezygnowała z reparacji, żeby tylko Sowieciarze zaprzestali wybierania górnośląskiego węgla. Co nastąpiło rzeczywiście, ale dopiero po 1956 roku. I warto jeszcze w tym kontekście właśnie przypomnieć stanowisko rządu niemieckiego. Niemcy powiadają tak, myśmy reparacje wypłacili zgodnie z decyzją konferencji w Poczdamie. A jakie wyście mieli rozliczenia z Sowieciarzami, to nas to nie obchodzi. To wy się z nimi tu bujajcie, ale nie z nami. My żeśmy wypłacili reparacje. Takie jest stanowisko rządu niemieckiego, więc gdyby Polska miała bombę atomową, no to jeszcze, ale Polska, która siedzi u Niemców w kieszeni, w jaki sposób zmusi ich do zrobienia czegoś, czego nie będą chciały zrobić? No nie wiem, nie widzę takiego. Proszę? Moralnie, powiada pan, no... Proszę pana, no... Wie pan, gdyby tak było, to by oznaczało, gdyby... Nie to, że tam Polska nie została zniszczona, bo to jest fakt, ale gdyby na podstawach moralnych można było prowadzić politykę międzynarodową, to by znaczyło, że świat się przekształcił w Królestwo Niebieskie. Ale niestety obawiam się, że tak nie jest. Że w polityce międzynarodowej nadal decyduje siła, co podkreślił nie kto inny, tylko niemiecki polityk, notabene wróg naszego narodu, wielki wróg naszego narodu, kanclerz Otto Bismarck. On taką nawet formułę powiedział, siła przed prawem. Siła przed prawem. I Niemcy o tym też nie zapomniały. Niemcy o tym też nie zapomniały. To, że na razie niemieckie przywództwo w Europie się zachwiało, to myślę, że nie powinniśmy... Zresztą proszę zwrócić uwagę, gdyby rzeczywiście te racje polskie były takie mocne, nawet te moralne, to polski rząd już dawno by wystąpił do rządu niemieckiego o reparacje. Nie zrobił tego. Na razie tylko jest bicie piany w mediach i przez dwóch adwokatów, pana mecenasa Hamburę i pana Mularczyka, którzy powiadają tak, to niech obywatele polscy składają powództwa przed polskimi sądami. No to przed polskimi sądami to trzeba skorzystać z pomocy adwokatów, prawda, pana Hambury, pana Mularczyka, to oni, czy ktoś tam dostanie jakieś reparacje, czy nie, to zanim się to wyjaśni, to oni już dostaną honorarium, prawda? No to proste jak budowa cepa.
No i a jak nawet uzyskają w polskich sądach wyroki, no i co dalej? I co dalej? Ktoś pójdzie do Berlina, przedstawi ten wyrok naszej złotej pani, czy tam jakiemuś innemu Niemcowi, a Niemiec powie, nie macie papieru toaletowego, to możemy wam dać. Prawda? Oto to właśnie.